Czas na sprawdzian. Jestem gotowa. Będzie piekielnie trudne. Na pewno sobie poradzę. Jakie trudne. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Nie żartowała pani, faktycznie żeś. A raczej byłaby, gdybym nie miała odpowiedzi. Zawsze jestem przygotowana. Miki? Co ty robisz? Ja? Nic, przysięgam. Nie wierzę ci. Na co tam patrzysz? Coś tu nie gra. Nie wiem, o czym pani mówi. Rozwiązuję test. Aha. Nic tu nie ma. Nie rozumiem. Dobrze się czujesz? Będę mieć cię na oku, Miki. Wiem, że ściągasz. No dobra, ale nigdy tego pani nie udowodni. Prawie pękłam ze śmiechu. Szkoda, że tego nie widziałam. Nie mogę się doczekać treningu. Ja też. Ten nowy układ jest ciężki. Będzie dobrze, ogarniemy to. Lepiej się pospieszmy. Nie możemy się spóźnić. Daj mi chwilę. Czekaj. O nie, mam dziury w skarpetach. O Boż, wyglądasz jak włóczęga. Spoko, mam drugą parę. Co? Robi się ciekawie. Będzie dobrze, pomogę ci. Mam zapasowe skarpy. Gdzie one są? To nie to. To mi się nie przyda. Miki, już wiem, czemu mój plecak był taki ciężki. Co jeszcze tam masz? To przyda się później. Patrz. Nie lubisz boksu, co? Nie mamy na to czasu. Pospiesz się. Nie wzięłam ich. Nie martw się, będzie dobrze. Hej, mam pomysł. Masz na myśli... Serio? Ale... Wow, na co czekamy? Nie wierzę, że zakradamy się do szatni do chłopców. Ale tu śmierdzi. Nie mogę oddychać. Dużo tu skarpet. Powinno tu być jakieś ostrzeżenie. Dobra, miejmy to za sobą. Nie chcę tu zbyt długo siedzieć. Patrz, tam. Mam. La 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 la. Zajrzyjmy tutaj. Wow, bingo. Tego nam trzeba. Mam je, spadamy stąd. Rozłożę bokserki na stole. Następnie położę na nich skarpety. Teraz trzeba je odrysować. I można już je zdjąć. Teraz potrzebne mi nożyczki. Przetnę wzdłuż obrysu skarpet. Skrawki można wyrzucić. Teraz potrzebna mi igła i nitka. Zszyję wzdłuż brzegu. Nie może tam być żadnej wolnej przestrzeni. Mam już wystarczająco dużo skarpet z dziurami. Na końcu ciasno zwiążę. I nowe skarpety gotowe. Wyglądają spoko. Jestem z nich zadowolona. Cudownie. Muszę się ubrać. Gdzie moje bokserki? Przecież tu były. Chyba powinnam je założyć. Chyba musimy spadać. Ej, to moje. Wracać mi tu. Uciekaj. On tu nie wejdzie. To był świetny pomysł. Leżą jak ulał. I jakie mięciutkie. Jestem gotowa na trening. Chodźmy. Do boju. O tak, ale wymiatam. Solówka. Co to był za dzień? Cześć, Miki. To ty. Możesz nie przeszkadzać. Próbuję dawać czadu. Ups, sorki, pobawię się lalkami. A gdzie twoje ubranka? Ups, zachowuj się normalnie. To twoja sprawka? Nie wiem, o czym mówisz. Chwileczkę. Dziś wpadają do mnie koleżanki z lalkami. Cześć, Stacy. Patrz na swoją lalkę. Weźcie, przykro jej. Nie mogę do tego dopuścić. Trafiłam. Wyglądasz komicznie. To takie obleśne. Ale za to śmieszne. Chyba mam pomysł. Chcę wykorzystać tę skarpetę. Może nie będzie tak źle. Włożę lalkę w skarpetę. I podciągnę po same pachy. Wydaje się wygodne. Żółty ci pasuje, ale jesteś modna. Dziewczyny, jak podoba wam się jej strój? Czy to skarpetka? To jakiś żart? No spójrz na to. Może to jednak nie był dobry pomysł. Mam cię! Miki? Nie! Au! Zasłużyłaś. Czekaj. Tego mi trzeba. Przydadzą się jeszcze nożyczki. Przetnę balon na ukos w ten sposób.
zrobię to samo z drugiej strony. Trzeba wyciąć mały trójkąt. Następnie odetnę dolną część. Ale jej nie wyrzucę. Odetnę tylko tę część. I ubranko dla lalki gotowe. Ubierzmy cię. Wow, elegancko. Mogłabyś chodzić po wybiegu. Chyba jej trochę zazdroszczę. Podoba mi się sukienka twojej lalki. Hej, mogę się pobawić? Nie? Zakaz wstępu dla robotów. Może powinnam zrobić coś na znak pokoju. Oddam jej ubranka dla lalki. Hej, przepraszam, oddaję. Wiedziałam. Ale zabawa. Patrzcie, jak ten robot wymiata na parkiecie. Piu, piu. Żadnych laserów, Miki. Cześć, przystojniaku. Mogłabym wpatrywać się w te oczy cały dzień. A to kto? Cześć. Wow. To Miki. Wydaje jej się, że jest taka wyjątkowa. Bo tak jest. Spójrz tylko na nią. Chyba się zakochałem. Co? Do mnie to było? Nie. Świetnie wyglądasz, Miki. Wiem, jak zawsze. O nie, nie wierzę w to. Znam się na rzeczy. Ja ci pokażę. Coś ty narobiła. O, przepraszam, to było niechcący. Haha, masz za swoje. I bluzka do wyrzucenia. Pomogę ci, Miki. Au! Możesz to założyć. O, jakie to miłe. Tylko trzeba ją nieco przerobić. Zacznę od odprucia kieszeni. Następnie przetnę w poprzek klatki piersiowej, tuż pod rękawami. Wytnę jeszcze wąski pasek. W ten sposób. Teraz trzeba zabrać się za szkice. Narysuję kilka figur. I je powycinam. Przetnę wzdłuż konturów. Teraz zszyję wszystko razem. O, jakie to urocze. A cały strój po prostu wow. Co? Co się stało? Wow, Miki. Podoba ci się? W sumie to zniszczyłaś mi bluzę. Ale tak, podoba mi się. Wchodzimy do klasy? Z przyjemnością. Piękny ten rysunek. Ale ja mam talent. Nie mogę się doczekać, aż pokażę go Miki. O, wróciłaś. Mam coś dla ciebie. Wymaksowałam kartę kredytową. Wow, nowa lalka. Co jeszcze kupiłaś? Ach, to nie dla ciebie. To moje. Pokażę ci. Kozackie, co nie? Niezbyt. Nie mój styl. Niektórzy ludzie nie rozumieją mody. O, ktoś dzwoni. Halo? Cześć, co tam? Nie wierzę, że kupiła te spodnie. Ulepszę je. Będą modne. Zawsze chciałam być projektantką. Miki się ucieszy. Potrzebuję miejsca do pracy. No tak, już wyglądają lepiej. Każdemu potrzebne są w życiu promienie słońca. Dodajmy więcej kolorów. Narysuję chmurkę. Ja bym je założyła. Super sprawa. Nie może zabraknąć serduszka. Wow, wyglądają ekstra. To dopiero będzie niespodzianka. O, cześć. Co robisz? Rysuję sobie. O, to fajnie. Chwila, a gdzie moje dżinsy? Coś ty narobiła. O nie, nie. O tak. Proszę, powiedz, że to żart. Patrz na to. Niespodzianka. To znaczy, że ci się podobają? Nie takiej reakcji się spodziewałam. Nie docenia prawdziwej sztuki. Nie podobają jej się, to nie fair. Tak się namęczyłam. O, moja głowa. Już w porządku, wiem, że chciałaś dobrze. Chwila. Chyba możemy je naprawić. Potrzebny mi kawałek białego materiału. Do tego taśma i czarny pisak. Trzeba odrysować kółko. Narysuję nakładające się na siebie okręgi. Zapełnię nimi cały skrawek. Mają przypominać chmurki. Na koniec je powycinam. A teraz dawać spodnie. Wykorzystam chmurki, żeby zasłonić obrazki. O, w ten sposób. I je przyszyję. Hej Stacy, patrz na to. Fajne, co? Podobają mi się. Francja elegancja. A wszystko dzięki tobie. Wow, robią wrażenie. Nie mogę się doczekać, aż się nimi pochwalę. To teraz przytulaski. Widziałam. Nudy. No, a to co? Ta mała buteleczka to kosmetyk obowiązkowy. Choć moja skóra mogłaby wyglądać lepiej. Mam dużo pryszczy.
ale w sumie nie przeszkadza mi to. O, uwielbiam ten kanał. A to co? Impreza jest dziś? O nie! Hej, babko z telewizji, wracaj! To kosmetyczne pudełko zmieni twoje życie, zaufaj mi. Hej, tu jestem! Do mnie mówisz? Co to ma być? Potrzebuję tego pudełka. No dobra, łap! Nie wierzę, że to się udało. Ale się jaram. Wow, no popatrz, wszystko czego mi trzeba. Najpierw założę opaskę. Jaka mięciutka i puszysta. Maseczka, czy to na pewno działa? No bleśne, ale muszę to zrobić. Do dzieła. W sumie to miłe uczucie. Wyglądam jak Shrek. Wychodzę, Gabi. Patato. Widzimy się. Co jest? Chyba będę miał dzisiaj koszmary. Myślę, że warto się poświęcić. Czas to zetrzeć. Jaka gładka skóra. Wspaniale. Co dalej? Wypróbujmy ten płyn oczyszczający. Chyba nigdy w życiu nie używałam tylu produktów. Pewnie dlatego mam tyle pryszczy. Wycisnę płyn na wacik. I przetrę nim twarz. Pięknie pachnie. I pozbył się brudu. I przy okazji nawilżył skórę. Następnie zastosuję nawilżającą maseczkę. Hej, kochanie, wróciłem. Nieważne. Przeprowadzam zabiegi pielęgnacyjne. Nawet słowem się nie odezwałem. Teraz wypróbuję serum. Nada skórze blasku. Wystarczy kilka kropli, a efekt będzie piorunujący. I na drugą stronę. I jeszcze na czoło. Teraz wystarczy wmasować. Tak sobie myślałem. Co ty teraz robisz? Czuję się taka rozpieszczona. Muszę zapytać. Co to daje? Wyglądasz po tym ładniej. Wypróbuj, przyda ci się. To było wredne. Tam, raz się żyje. Nie dzięki. To dopiero rozrywka. Podoba mi się, czuję się ładny. Cześć mała. Pan mnie zawstydza, ale podoba mi się to. Ale dobrze mi się spało. Dzień doberek, ubieramy się. To urocze, ale może być lepiej. I o to chodziło. Jeszcze tylko fryzura? Niedobrze. O, wolę taką. Czegoś brakuje. No tak, nie mam biżuterii. Każda dziewczyna lubi błyskotki. Przepiękny naszyjnik. Dopełni moją stylizację. Pamiętam, jak dostałam go od Alexa. Było tak romantycznie. Wspaniały chłopak. Uwielbiam ten naszyjnik. Jestem gotowa. Wychodzę. Czy to Alex? Z inną dziewczyną? Ciekawe, co mówi. Co za śmieszny film. Byłbym zapomniał. Mam coś dla ciebie. Zamknij oczy. Uwielbiam niespodzianki. Zaskoczcie swoją sympatię. Weźcie miskę żywicy epoksydowej. Dodajcie brokat i mieszajcie, aż masa będzie jednolita. Bardzo ładnie. Wlejcie wszystko do foremki w kształcie serca. Nalejcie do pełna i odstawcie do stężenia. Gdy żywica stwardnieje, wyjmijcie ją z foremki. Na koniec przyczepcie łańcuszek. Oto piękny prezent dla waszej sympatii. Możesz otworzyć oczy. O rety, to dla mnie? Nie, nie, ja to zrobię. Ale myślałam, że to mnie kocha. Dość tego. Jak mogłeś? To identyczny naszyjnik. Weź go sobie. Cześć. Cheryl chyba jest wolna. Hej, Cheryl. Co za paskudna pogoda. Grace, jestem w domu. Powieszę tu parasol. Grace, jesteś tutaj? Gdzie ona jest? Cicho tu. Aż za cicho. Grace? Pewnie już poszła spać. To znaczy, wcale nie boję się burzy. Muszę być cicho, żeby jej nie obudzić. To coś nowego. Grace, nic ci nie jest? Kochanie? Nie patrz na mnie! Odsuń się! Ja tylko chcę być ładna. Jest na to jeden sposób. I teraz kiepsko idzie. Nudzę się.
Co? Czego chcesz? Tragedia. Proszę nam pomóc. Dobra, dobra. I co? Ten makijaż. Coś ohydnego. Ona wygląda jak opętana. Będę mieć koszmary. To brzmi znajomo. Proszę coś zaradzić. Ona zwariowała. Nie wiem, co dalej. Brzmi jak piąta faza. Aż tak źle? O-o. Teraz łazi po ścianach. Dobrze, przyślę najlepszego speca. Chyba tutaj. Bywałem w lepszych dzielnicach. Dobrze, że pan przyjechał. Proszę spojrzeć. Jestem piękna, piękna. Co mam z nią teraz zrobić? O, nie ma mowy o ucieczce. Oto pacjentka, proszę robić swoje. Tak, chcę być śliczna. Ciągle smaruje się szminką, boję się jej. Już to kiedyś widziałem. To nie będzie łatwe zadanie. Jesteś zdezorientowana, nie jesteś sobą. Pomogę ci. A, zgrywasz czarodzieja? Wgracaj do Hogwartu, kujonie. Czemu jesteś niemiła? To dopiero początek. O, mój obiadek. Potrzebujesz zdrowej, zbilansowanej diety. Jest na to tylko jedna rada. Skąd to się tu wzięło? A? Może to wykorzystam? Po co mi zabawki? Wynoszę się stąd. Tego właśnie szukałem. Ostrożnie. Od tego będziesz mieć piękną cerę. Serio? To twoja tajna broń? Musimy nałożyć maseczkę. Nie mamy czasu do stracenia. Nakładamy maseczkę. Niech moc maseczki cię prowadzi. Piękno jest wewnątrz. Uwolnij je. Niech moc maseczki cię prowadzi. Robi się dziwacznie. To nie nic. Za mało. To przyjemne. Działa kojąco. Masz bardzo delikatne dłonie. Podoba mi się. To pomaga. Czuję, jak oczyszcza mi skórę. To koniec. Czuję się jak prawdziwa ja. Przepraszam za kłopot. Jest pan cudotwórcą, dziękujemy. Nie wiem, jak pan to zrobił. Nigdy tego nie zapomnę. Odzyskałem swoją Grace. Hej, kochanie, to było krępujące. Podoba mi się ten rysunek. Jest śliczny. Cudowny. Siema, kujony. O, cześć, Mandy. Hej, zauważyłaś coś? O, prawdziwy? Chciałam tatuaż. Mam ich więcej. Moje ciało jest płótne. Ale jesteś fajna. Odejdźcie, marnujecie powietrze. O co im chodzi? Co to za hałasy? Chciałabym być popularna. Oj, oj, serce mi pęka. Pomogę Stacy, to się przyda. Zdejmijcie skówkę z mazaka. Ostrożnie odetnijcie końcówkę nożykiem. Potem odetnijcie niewielkie fragmenty. O tak. Powstanie serduszko. Idealnie. Czemu Mandy jest fajniejsza ode mnie? Może pomogę? Co? Zrób sobie nowy tatuaż. Co na plecie? Chwileczkę. Już wiem. Wow. Przycisnę mazak do skóry. Wygląda jak tatuaż, ale da się zmyć. Świetnie wygląda. O, śliczne tatuaże. Ale ja też mam. Tak, udało się. Znaczy się cichutko. Psst, podejdźcie, szybko. Czajcie to. Nikomu nie mówcie. Wtedy Lili na to, Kevin, jesteś najgorszym tancerzem na świecie. A co to za kujon? O, cześć chłopaki. O mój Boże, cześć chłopaki, pana tego typa. Z czego się śmiejecie? To niesprawiedliwe. Cześć babciu. Co się dzieje, skarbeńku? Wow, ile pryszczy. Przepraszam, wystraszyłaś mnie. A w moim wieku to niewskazane. Mam pomysł. Ziemniak rozwiąże wszystkie twoje problemy. Ziemniak? Poważnie? Najpierw trzeba go przepołowić. I teraz zrobię z niego okład na pryszcze. Przykleję go taśmą. I gotowe. Musimy poczekać, aż zacznie działać. Nie potrwa to długo. Zdejmijmy je. Mam nadzieję, że zadziałało. I co, mam pryszcze? Wyglądasz cudownie.
Wow, wdechę, dzięki babciu. A teraz idź pokazać światu swoją piękną skórę. Dzięki, mamo. Nie spóźnijcie się. Zaraz. Co się stało z waszymi włosami? Nie możecie tak wyjść. Muszę coś z tym zrobić. Nałożę gumkę do włosów na rurę do odkurzacza. Potem wciągnę nim włosy Grace. Śmieszne uczucie. Kiedy zsunę gumkę z rury, będzie miała kucyk. To samo z twoimi włosami. Zrobię ci ładny przedziałek. Jakie śliczne dzieci. Miłego dnia w szkole. Pa! Mam szczęście. Szkoda, że w szpitalu zakazano kosmetyków. O, Alex dzwoni. Cześć, Grace. Chciałbym cię odwiedzić. O, to słodkie. Dodam ci otuchy. Niedługo tam będę. Nie mogę się doczekać, pa! Muszę sobie zrobić makijaż. Dobrze, że przemyciłam paletę. Nie wychodzę bez nich z domu. Pospieszę się, to nikt mnie nie przyłapie. Co tu się dzieje? O-o. Pani się maluje? Mamy tu zasadę. Nie widzi pani znaków? Przepraszam. Są tutaj. Nie cierpię makijażu. Ale się zapluwa. Więcej tego nie zrobię. Dobrze, konfiskuję paletę. Co za hańba. Haha, oszukałam cię. A? Ostrzegałem. Bla, bla, bla. Tu mnie nigdy nie znajdzie. Zawsze mam przy sobie ukryty zapasik. Mam cię. Nie cierpię go. Czemu wciąż mnie przyłapuje? Oddawaj. To niesprawiedliwe. Zaraz. Wpadłam na pomysł. Prawie zapomniałam. Tego właśnie mi trzeba. To rozwiąże moje problemy. Odłamię tylko końcówkę patyczka, a drugą nasączę szminką. Doskonale. Pomaluję nią usta. Przepięknie. Na co komu szminka? O, Alex. Cześć. Ładnie wyglądasz. Przyniosłem ci kwiatki. Kocham swoją pracę. Wynocha! O, kiedyś byłam piękna i młoda. Czemu się zestarzałam? Wszyscy mnie kochali. Teraz tylko dziergam i rozmawiam z kotem. Cześć, babciu. Cześć, kochanie. Rozgość się. Co się stało? Czemu płaczesz? To nic takiego. Powiedz. To opowieść o miłości i porzuceniu. Jesteś piękna niczym róży kwiat. Zupełnie jak ty, kochanie. Tak się cieszę, że dane było mi cię poznać. O, a to kto? Te kwiatki pięknie pachną. Co za ślicznotka. Jestem tutaj, wszystko słyszę. Podziwiałem kwiaty, przysięgam. O, babciu, przykro mi. Jest to niebo piękniejsza. Zawsze będę sama. To był kot? Spójrz na mnie, jestem stara i pomarszczona. Alex już nigdy na mnie nie spojrzy. To poważny problem. O, mam pomysł. Dam ci specjalną maseczkę. Może pomoże. Wyglądam jak jakiś włamywacz. Ale jeśli dzięki niej odzyskam go, to nie szkodzi. Zostaw ją na noc. Dobranoc, babciu. Gdzie jest lustro? Aby to zadziałało. Moja skóra. Nie mam zmarszczek. Znów jestem młoda. Koniec z wiotką skórą. Niesamowite. Muszę pokazać się Alexowi. Przygotuję się. Ach, nie ma to jak dobra kawusia. O, widzę go. Dasz radę. Tutaj. Mandy? Pięknie wyglądasz. Przestań. O, co to za młodzieniec? Dzień dobry. Hej, to moja dziewczyna. O, a co to? To bez sensu. I to ma być moda? Też mogłabym być modelką. Wystarczy wydąć usta, albo mieć zły humor. Zawsze tak mam. O, wow.
Co za fryzura? Chyba pora coś zmienić. Może spróbuję? To chyba nic trudnego, prawda? Obetnę tylko końcówki. Ha? Zaczynam. Nie! Będę wyglądać świetnie. Stój! Oddaj nożyczki. Nie rób tego. Chyba mogę obciąć własne włosy. Opowiem ci coś. Też tak kiedyś chciałam. Grzywki są takie fajne. To najlepszy pomysł na świecie. Ale się cieszę. Gotowe. O-o. Co ja zrobiłam? Odrastały mi cały rok. Serio? Ale to genialna fryzura. Jest fajna. No dobra, ale pomogę. Odgarnę włosy do tyłu. Zepnę je w kucyk. Elegancko. Przerzucimy kucyk do przodu. Wow. Teraz zawiążę ci bandanę na głowie. I już masz grzywkę. Do twarzy ci. Jesteś super. Pora na sesję. Zaraz. To jest to. Emily. Co? Znalazłam nową fryzurę. Wypróbujmy ją. Nie, nie ma mowy. Dziś mamy urodziny. Namaluję dla niej obrazek. Będzie przepiękny. Trochę zielonych listków. Nie wyszło mi. Cały wysiłek na marne. Może Mandy mi pomoże. Mandy? Mandy! La la la, siedzę na kibelku. O tak. Mandy, otwórz. Tra la 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 la. Pomóż mi. Obrazek mi się nie udał. Co za odprężenie. Proszę, ładnie proszę. Ale to przyjemne. Daj mi spokój! Zaraz. Otworzę ten zamek wsówką do włosów. Widziałam to w filmach. Jeszcze tylko balsam? Udało się! To naprawdę działa! Mandy! Mandy! Czemu tu weszłaś? Maluję obrazek, ale kiepsko mi idzie. Musisz mi pomóc. Nie za głęboko wkładam? Od razu lepiej. To mi nasuwa pewien pomysł. Chodź. Potrzebujemy więcej patyczków. Weźmiemy cały pęk. Potem zwiążemy gumką. Teraz można malować. Jak? Zanurzcie patyczki w zielonej farbie i przyciśnijcie do papieru. Uzyskacie efekt liści. Wow! Mogę spróbować? To takie proste. O, mam pomysł. Wezmę jeden patyczek. Będzie pięknie. Zrobię kropeczki żółtą farbą. Świetnie ci idzie. Pamiętaj o tym. To ul, prawda? Tak będzie lepiej. Teraz domalujemy pszczołę. Jak? Idealnie. Wreszcie. Mama wróciła. Świetnie się bawiłam. Piękne kwiaty. Cześć, mamo. Wszystkiego najlepszego. Zaraz, urodziny mamy? Tylko spokojnie. Namalowałyśmy obrazek. Zaraz, my namalowałyśmy? O, dziewczynki, piękne. Co za zdolne dzieci. Jestem prawie gotowa. Zaraz wyruszam. Dopnę tylko walizkę. Kurs na lotnisko, co? Proszę zapiąć pasy, to będzie szalona jazda. Udało się szybko dojechać. Prosimy zapiąć pasy. Spokojnie, samoloty są bardzo bezpieczne. Pyszne chipsy. Proszę się tu nie wypinać. Zaraz, czy ty właśnie... Fuj, ohyda. Oto procedura bezpieczeństwa. W razie zagrożenia... Panikować. Poważnie? Wiedziałam, że to zły pomysł. Mogę poprosić o jeszcze? Świetny odcień szminki. Idealna chwila, żeby się umalować. Nikt mi nie przeszkadza.
O kurczę, muszę mieć pewną rękę. Wznosimy się. Jeszcze chwilę. A, znacznie lepiej. Włączę autopilota i się odprężę. Co za życie. Może nawet się zdrzemnę. Jak długo będziemy lecieć? Uwaga, tu kapitan. Czekają nas lekkie turbulencje. Jeszcze tego brakowało. Czy to normalne? Wow, nie jest dobrze. Spokojnie, znam się na tym. Chcę sobie zrobić makijaż. Potrzymaj mnie za rękę. Nie chcę zginąć. Proszę zapiąć pasy. To najgorsza pogoda, w jakiej leciałem. O nie, nie założę tego. Mój makijaż. Rozmazał się. Dzięki. Co? Siema, często tu latasz? Chyba masz kłopoty. Oto mała rada. Wykonuj drobne ruchy. A, to brzmi sensownie. Spróbuję. O tak? Zrobię kreskę wzdłuż krawędzi powieki. Namaluję kontur. Nieźle mi to idzie. Uwaga, lądujemy. Hej, kochanie, jestem. I wyglądam ślicznie. Koniec z pracą domową na dziś. Trzeba wyszykować się do szkoły. Muszę spakować plecak. To już chyba wszystko. Czas zrobić makijaż. To będzie szybka akcja. Zacznę od podkładu. I trochę różu. Obowiązkowo szminka. I pora na brwi. O jen, jakie one okropne. Jakby dwie gąsienice siedziały mi nad oczami. Trzeba je ujarzmić szczoteczką. Po prostu je wygładzę. A przynajmniej taki mam plan. Dlaczego się nie da? Mam nadzieję, że to zadziała. Nie mogę tak wyjść z domu. A niech to, to też nie działa. Jakie to irytujące. Aha, tego mi trzeba. To na pewno zadziała. O tak, właśnie o to mi chodziło. A, chyba jest jeszcze gorzej. Muszę to zmyć. La 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 la. Z drogi, nie mam czasu na wyjaśnienia. Ha, jakie brwi. Dawaj mydło. Ale niewyjściowa twarz. On ma rację, wyglądam okropnie. Zeszło. Ale co mam z nimi zrobić? Może będę udawać, że jestem chora. Albo użyję mydła. To może być rozwiązanie moich problemów. Poszeruję mydło szczoteczką. Trzeba porządnie ją natrzeć. I przeczeszę brwi. Mydło je wygładzi i utrwali kształt. Działa jak żel do brwi. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Moje brwi wyglądają cudownie. A wszystko dzięki kostce mydła. Nareszcie idę na randkę. Tylko poprawię włosy? Chyba je zakręcę. Użyję do tego prostownicy. Owinę ją pasmem włosów i przesunę w dół. Zawsze działa. Cześć, Emily. Pożyczysz mi prostownicę? Jeszcze nie skończyłam. Proszę. Dobrze, weź ją. Dzięki, jesteś super. Pa. Cóż, loki mam z głowy. Nie szkodzi. I tak ładnie wyglądam. Emily? Co się stało? Nie złość się. Prostownica się zepsuła, jak smażyłam kiełbasę. Co? Smażyłaś kiełbasę moją prostownicą? Czemu to zrobiłaś? Wynoś się! Przesadzasz z tą złością. Hej, pożyczysz mi suszarkę? Nie. Nie będę nią podgrzewać kiełbasy. Nie do wiary. Co ty wyprawiasz? Jestem załamana. Zaraz, tak lepiej. Grace, nie pożyczę ci suszarki. Dobrze, weź ją sobie. Co za samolubne babsko. Co ona sobie myśli? Zaraz, zaraz. Jednak zakręcę włosy. Popryskam je wodą. Potem zakręcę. Tak ściśnięte potraktuję suszarką. Gorące powietrze utrwali loki. Potem rozpuszczę włosy. Pięknie falują. Wow, coś pięknego. Super. Jeszcze tylko perfumy i mogę iść. Oby spodobało się Jake'owi. O, w samą porę.
Nareszcie się udało. Widziałaś to? No wiem. Niemożliwe. Uwielbiam ten kanał. O-o. Świetny odcinek. O, wiadomość. Mam randkę. Muszę się przygotować. Szybko. Drogi. Czekaj. Popatrz. Ekstra. To rozwiąże wiele problemów. Wow. Musimy to mieć. Już. Halo? Chciałam zamówić... A? To się nazywa obsługa. Wcale nie narzekam. Zrobimy się na bóstwa. Wypróbujmy to. Założę ci koraliki. Teraz muszę go zamknąć. Na koniec użyję maszynki. Wow, jakie to proste. Masz piękne włosy. Wow, co za świetny gadżet. Wow. Dzięki, Grace. Dobrze, teraz moja kolej. Jasne. Wow, jak szybko. Czuję się piękna. Dobrze, przebierzmy się. Gotowa? Co? Odwołał? Faceci. Babski wieczór? Na to wygląda. Haha, popatrz na to. Fajna ta nowa szkoła. To tampony? Fuj. Co was tak bawi? O nie, co za wstyd. Pierwsze wrażenie mam chyba z głowy. Chyba, że to odkręcę. Wiesz, że na tamponach można zakręcić piękne loki? Mają idealny rozmiar. Teraz zwiąż i poczekaj. Widzisz? Bosko! O, to niesamowite. Dobrze, że trochę ich mam. Spróbujmy. Na twój katar. Uwielbiam nowe ciuchy. Można się w nich zatracić. Ale zdarzają się problemy. Nie! O tym właśnie mówiłam. I co teraz? Dobrze, że mam inną parę. Spróbujmy jeszcze raz. Ostrożnie. Powoli. Nie, to chyba jakiś pech. Spróbuję założyć tę parę. Dzyń, dzyń, dzyń. Strzał w dziesiątkę. Co jest z moimi pazurskami? Poddaję się. A może ta para? Niemożliwe. Są już poprute. Jakie wielkie dziury. O, me gusta. Mniejsza. Zwinę rzeczy i spadam. Co tu jeszcze jest? Świeże kwiaty? Dam je ukochanej. Tylko spójrzcie na te buzie. Bierę! To na pewno bogaci ludzie. O-o, nie jestem tu sam. Co to za gorzkie łzy? Wszystkie rajtki drą się od moich pazurów. Co? Mam idealną parę. Proszę, weź obie. Ale moje palce. Załóż rękawiczki. Łap. Rękawiczki, no tak, dzięki. Hej, żadnych oczek. Idealnie wchodzą. Mogę je nawet podciągnąć. Dzięki. Teraz mam piękne nogi. Ten złodziej to spec. Wiesz co? Są prawie tak ładne jak ty. O, dziękuję. Czekaj, czekaj. Czas na mnie. Wracaj tu. Nie. To tylko sen. Lepiej już wstanę. Potrzebuję mocnej kawy. Już mi lepiej.
Pora na śniadanko. Pycha. To niecodzienny widok. Au! Co za wstyd. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widział. Jestem śpiąca. Oczy mi się zamykają. Nie zasnę. Hej, tutaj. Miau. Co? Czy ten kot mówi? Jakie to dziwne. O tak, to przyjemne. Chcę wracać do łóżka. Miło cię tu spotkać. To dla ciebie. Pomoże na podkrążone oczy. Miau. To sen, prawda? Nieważne, mogę spróbować. Nie pożałujesz. O, interesujące. O, co to takiego? Ile tutaj kotów? Czuję się świetnie. Czy raczej super? Tak jest lepiej. Co za orzeźwienie. I pięknie wyglądam. Nie mam worów pod oczami. Dzięki wielki tajemniczy różowy kocie. Co za kocica. Mogłam to zrobić przed wyjściem. W samą porę. Dobry. Wow. Ale sztuka. Nie wierzę, że to mój dentysta. Ciacho. Jak wyglądam? Muszę poprawić włosy. Ale nie mam szczotki. Mam pomysł. Ej, to moje. Co ty wyprawiasz? No wiesz, ohyda. Wygładzę sobie tym włosy. Będą całkiem proste. Matko bosko. Działa jak trzeba. Ach, dzięki. Pa, pa. Jestem gotowa. Dobry. No, teraz pani. Całe szczęście. Dziękuję, że pan mnie przyjął. Boli mnie ząb. Jasne. Jak widać, mam piękny uśmiech. O, w każdym razie muszę się lepiej przyjrzeć. Na to właśnie liczę. Zaczynamy? Poproszę. Fuj. Co się dzieje? Fuj. Spadam stąd. To będzie bolało. Oho, ładnie pan pachnie. Hej, Gina. Zobacz moją stylówkę. Fajna, nie? Tak, ekstra. Wiadomo. Strasznie zgłodniałam po drodze. Jakieś nowe ploteczki? Tak. O, rety. Popatrz na tę torbę. I na tę. O nie. Moja spódnica. Oblałaś mnie herbatą. Czemu z ciebie taka niezdara? Wybacz. Pomogę ci. Mam dziś dziurawe ręce. Proszę. Co? Wielkie dzięki. Czekaj. Już wiem. Co? Podaj spódnicę. Skoro nalegasz, teraz patrz i podziwiaj. Włożę do miski z torebkami herbaty. Zaleję wrzątkiem. Widzisz, jak puszczają kolor? Trzeba ją zanurzyć w całości i zostawić na dobę. Powstanie nowa kiecka. Co ty na to? Proszę. Jest jeszcze ładniejsza. O, co to za bogini? Zagadam do niej. Wow, o nie. Oto symbol miłości, kochanie. A, chciałabym mieć chłopaka. Też dostawałabym prezenty. No, zbiór poezji, co? Tak, ale miło. Nieważne. O, hej. Hej, gdzie się patrzysz? Ja bym go bardziej uszczęśliwiła. No, jak miło. O, haha. Tak. Hej,
Nie jestem niewidzialna. Wow. Aha, mam super makijaż. O, świetnie. O, lubisz szminkę, co? Też tak potrafię, tylko popatrz. Najpierw odetnę nożykiem sam koniec szminki. A potem ją wysunę. Następnie przetnę wzdłuż o tak. I jeszcze z drugiej strony. Teraz wytnę trójkątny kawałeczek i usunę. Kanty wygładzę płaską częścią nożyka. Oto serduszkowa szminka. Kogo obdarować miłością? Chyba wiem, kto ją zechce. Dobrze. I... Ups. Co? O nie, ale nie zdara ze mnie. Zaraz, pomogę ci. Co? Kocham cię. Znaczy, dzięki za pomoc. Proszę bardzo. Jestem. Co to jest? Serce? Nie wierzę. Wynoś się. Odprowadzisz mnie na lekcję? Żegnam. No pięknie. Czekaj, ja cię odprowadzę. W końcu masz moje serce. A ja mam twoje. Jej. Znacie jakieś krawieckie sztuczki? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie udostępnijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć jeszcze więcej przydatnych filmików.